Lata 2019-2022 dla gminy Jedwabne były bardzo owocne. Nadrobiliśmy wiele zaległości, mówił podczas konferencji prasowej burmistrz Adam Niebrzydowski, zorganizowanej przy jednej z najważniejszych inwestycji gminy, czyli wybudowanej w 2021 roku nowej sieci wodociągowej i hydroforni. Zwodociągowanie gminy to dla lokalnych władz priorytet. Nadrobiliśmy wiele zaległości, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, wodociągową, kanalizacyjną, ale też inwestowaliśmy w inne obszary, jeżeli chodzi o obiekty sportowe, jeżeli chodzi o działania prospołeczne, bo nie ograniczyliśmy się tylko do tych grubych inwestycji, ale również tych prospołecznych, czyli kluby seniora, koła gospodyń wiejskich, remonty świetlic, strażnicy OSP, dofinansowania również dla naszej OSP, tak żebyśmy ją doposażyli już naprawdę w profesjonalny sprzęt ratujący zdrowie, życie i mienie ludzkie. A inwestycji, jeżeli chodzi o 4 ostatnie lata, czyli mam tutaj na myśli rok 2019-2022, to w tych 4 latach udało nam się wykonać inwestycje na ponad 47 milionów złotych. Udało się ponad 36 milionów pozyskać środków zewnętrznych z różnych źródeł, przede wszystkim rządowych, ale też Urząd Marszałkowski, środki unijne i wspólne inwestycje wykonywane również oczywiście z powiatem. Mam tutaj na myśli drogi powiatowe, drogi gminne, ponad 21 kilometrów przebudowanych dróg, 33 km wodociągów. Także bardzo się cieszymy. Nasza gmina była jedną z najgorszych gmin pod względem zwodociągowania. Niespełna 50% było terenów wiejskich zwodociągowanych. W tej chwili podłączyliśmy wodę do 15 miejscowości. Zostało nam tylko już 2 miejscowości do zwodociągowania. To jest nowo wybudowana stacja uzdatniania. Ze względu na rozwój sieci wodociągowych musieliśmy też dostawić następne ujęcie, jeżeli chodzi o stację uzdatniania. Jedna jest w Orlikowie, tutaj jest druga w Jedwabnym. Jedna by nie dała rady obsłużyć całej gminy, więc musieliśmy wybudowanie tutaj nowej stacji uzdatniania. Sama stacja to jest blisko 1,5 miliona złotych skierowanych, a jeżeli chodzi o wodociągi, blisko 8 milionów. Takie kwoty wydaliśmy na wodociągowanie i stację. Bo tak jak z zapowiedzi marszałka słyszeliśmy, za chwilę będą uruchamiane kolejne nabory wniosków na wodociągi, również inne działania. Mamy nadzieję skorzystać, jak się uda w 100% gmina zwodociągować. Być może uda się to jeszcze w tej kadencji. Jak podkreślał poseł Kazimierz Gwiazdowski z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, budowy dróg samorządowych i inwestycji strategicznych Polski Ład do powiatu łomżyńskiego w latach 2019-2022 trafiło ponad 300 milionów złotych. Ze środków tych skorzystała także gmina Jedwabne. To są środki właśnie, które trafiły do powiatu łomżyńskiego na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Dzisiaj jesteśmy w gminie Jedwabne i trzeba powiedzieć, że dzięki tym środkom udało się po prostu wiele w tej gminie zmienić. Po prostu przybywa nowych dróg gminnych, powiatowych, które są wspólnie realizowane, ale są też inwestycje na drodze wojewódzkiej, która jest niezwykle ważna. Ona przebiega z Łomży do Osowca i te inwestycje też są na tej drodze realizowane, ale również to jest budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, bo dziś mamy XXI wiek, ale tak się stało, że gmina Jedwabne była zaniedbana i w ogóle ludzie nie mieli sieci wodociągowej, nie mieli wody w mieszkaniach bieżącej, tylko po prostu czerpali ze swoich punktów. I to nadrabiamy, dzięki tym środkom udaje się te inwestycje realizować i chcemy o tym mówić, chcemy to pokazywać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ma zrównoważony rozwój kraju, że kierujemy te środki właśnie do takich małych miejscowości, małych gmin, żeby te gminy mogły się rozwijać i nadrabiać te zaległości cywilizacyjne, które były przez wiele lat i to się udaje i cieszymy się bardzo, że dzięki dobrej współpracy tutaj samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich i rządu udaje się wspólnie te inwestycje realizować, bo środki rządowe są również uzupełniane środkami samorządu województwa podlaskiego. Samorząd województwa podlaskiego też ogłosił taki program wsparcia dla gmin i powiatów i tutaj też są przeznaczane duże środki właśnie na wsparcie tych gmin, żeby właśnie te inwestycje takie niezwykle ważne dla danej gminy można było realizować. Cieszymy się bardzo z tej współpracy i przede wszystkim chcemy, żeby mieszkańcy wiedzieli, że my działamy dla dobra mieszkańców, że te inwestycje są realizowane przede wszystkim z myślą o mieszkańcach. To nie są inwestycje realizowane dla polityków, tylko po prostu to są inwestycje, które na co dzień służą mieszkańcom naszych małych miejscowości.
Co do tego, że dla gminy Jedwabne były to pracowite lata, nie ma wątpliwości wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś. To, co należy zaznaczyć, to przede wszystkim dobre infrastrukturalne podejście samorządu Jedwabnego w postaci budowy sieci wodociągowej, gdzie tak naprawdę ani kilometra nie było tych wodociągów w miejscowościach gminy Jedwabne. Stacja uzdatniania i stacja wodociągowania, pompy, które wtłaczają wodę w wodociągi i ta studnie głębinowe, to jest ten obiekt. Natomiast staramy się, żeby za 2-3 lata gmina Jedwabne była zwodociągowana w 100%. Tu można powiedzieć, że są programy uwodociągowania gmin i tu na pewno będzie korzystał, ale do tej pory gmina Jedwabne przeznaczyła i aplikowała środki ponad 7 milionów na uwodociągowanie. W tej chwili już jest przetarg rozstrzygnięty na budowę mini obwodnicy Jedwabnego, gdzie ponad 13 milionów ta wartość inwestycji będzie łącznie z remontem ulicy Przytulskiej z odwodnieniem. Ale też to, co należy powiedzieć, już jest wykonana bardzo potrzebna droga Wizna Jedwabne, gdzie ponad blisko 14 milionów zostało przeznaczonych też z udziałem województwa podlaskiego, starostwa powiatowego w Łomży, ale też i gminy Jedwabne, i gminy Wizna. I myślę, że ludzie będą mieli naprawdę dobrą jakość podróżowania, komunikacji w wymiarze takim kontaktu z Łomżą, z województwem, ze stolicą województwa podlaskiego, z Kolnem. To będą już namacalne realizacje tych obietnic wyborczych, jakie myśmy, będąc w zarządzie województwa, obiecywali, że pomożemy i że będziemy wspierać działalność tej gminy. I różnego rodzaju jeszcze dodatkowe w postaci dofinansowań Ochotniczej Straży Pożarnej, koła gospodyń wiejskich, pieniądze na kulturę, na sport. Buduje się nowe boisko w Jedwabnym w szkole. Także wiele różnych środków, które będzie tu wpływało, będzie rozwijało tą samorządowość gminy Jedwabnej i miasta. Tych środków nie zabraknie również w przyszłej perspektywie, która jest perspektywą unijną. Znając samorząd gminy Jedwabne, na pewno będą aplikować, na pewno będą dobrze przygotowywać te wnioski i tak jak mówię, że ta dekada to rozwój małych miejscowości. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale też i samorząd województwa stoi na stanowisku wspierania małych miejscowości, które do tej pory były pomijane. Myślę, że to wsparcie tych mniejszych samorządów to też wpłynie na to, że ludzie, którzy tu żyją, nie będą emigrować do większych miast, że chcą mieć dobry internet, dobrą komunikację, dobre życie kulturalne, dobrą organizację w postaci koła gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych. Ta integracja w mniejszych musi być w mniejszych miejscowościach, dlatego że to też zachęca do pozostawania. Ludzie w tych mniejszych miejscowościach muszą jakość życia mieć dobrą, żeby po prostu opłaciło się tu zostać, tu żyć, tu uczyć dzieci, tutaj starać się o nowe miejsca pracy. I to te działania samorządu województwa również wspierają działania samorządu Jedwabnego. Tu można też dodać też dużą rolę powiatu łomżyńskiego, który stara się również wspierać działania gmin na terenie powiatu łomżyńskiego. Myślę, że jeżeli będziemy wszyscy mieli na dobro przed sobą dobrą mieszkańców, to każdy będzie chciał, starał się te środki finansowe przeznaczyć na poprawę jakości życia w Jedwabnym. Jak przekonuje starosta powiatu łomżyńskiego Lech Szabłowski, powiat aktywnie działał, jeśli chodzi o inwestycje na swoim terenie, czyli na terenie 9 gmin, w tym także w gminie Jedwabne. Udało się uzyskać dofinansowanie do inwestycji drogowych tylko z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w wysokości 70 milionów złotych. Dochodzi do tego Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych plus do tego Rządowy Fundusz Polski Ład. W cyfrach przekłada się to w ten sposób, że do końca tej kadencji przebudujemy, zmodernizujemy czy też wybudujemy prawie 100 km dróg powiatowych na naszym terenie, co w odniesieniu do 500 km, którymi powiat łomżyński zarządza, pokazuje prawdziwą sytuację,
prawdziwy obraz, jeśli chodzi o drogi powiatowe. Przez powiat łomżyński przebiega, w zasadzie już roboty trwają, niedługo będzie koniec tych robót, jeśli chodzi o drogę ekspresową Via Baltica. Ta droga przecina powiat łomżyński, ale tego powiatu łomżyńskiego nie dzieli. Powiat łomżyński łączy ze sobą, ale łączy z innymi powiatami, z innymi regionami, z całą Europą. To, co było mankamentem, co było tą niedoskonałością dla mieszkańców, to słabe drogi lokalne. Mam tutaj na myśli drogi gminne, drogi powiatowe, ale również drogi wojewódzkie. Dzięki środkom, jakie dedykuje polski rząd, samorządy jednoczą się, samorządy dzięki swojej współpracy mogą realizować tak duże inwestycje w zakresie dróg lokalnych. I powiem tak, życie mieszkańców powiatu łomżyńskiego w porównaniu do kilka lat wstecz zdecydowanie poprawiło się. Dzisiaj można powiedzieć, że każdy ma dostęp do wszystkich mediów, a w zakresie drogownictwa, tak jak mówiłem, ta sytuacja jest coraz lepsza. Jak zgodnie podkreślają parlamentarzyści oraz samorządowcy, rozwój lokalnych wspólnot, takich jak chociażby gmina Jedwabne, możliwy jest dzięki ścisłej współpracy w postaci skierowania sił i środków na inwestycje zarówno ze szczebla krajowego, jak i samorządowego.